Moi drodzy, naszym gościem przed chwilką był Szymon Kornicki, gościem telefonicznym w odcinku specjalnym, a już teraz w naszym studiu w Akademickim Radiu Luz witamy Juliana Obrockiego. Witam, witam wszystkich, witam. Julian Obrocki, dziennikarz, ale także osoba mocno związana z jubileuszem 40-lecia bicia rekordu przez polskiego Fiata 125P na podwrocławskiej autostradzie. Niezwykłe wydarzenie się zbliża, już 22 czerwca. Tak, wydarzenie niezwykłe, bo spojrzeć na to trzeba bardzo szeroko. Przede wszystkim jestem przekonany, że 99%, a może i dużo, dużo więcej naszych słuchaczy wtedy albo nie żyło, albo miało 2 lata i tak jakby nie do końca wie, o co chodzi. A zacząć by trzeba od tego, że jak nie wiedzą z rekordem, o co chodzi, to nie wiedzą, jaka była wtedy sytuacja w kraju, jak ten kraj wyglądał. No dobrze, w szarym, barchanowym kraju. Pamiętasz ten czas? Tak, pamiętasz ten czas? Tak. I wtedy, powiedz, uczestniczyłeś jako widz w oglądaniu jako widz, tego rekordu? W czwartym szeregu w błocie stałem w życie. Coś tam pomagałem minimalnie w Automobil Klubie, ale bardzo mało, więc nie będę z siebie tu robił bohatera. Ale bardziej chcę zacząć od atmosfery tamtych czasów. W tych biednych, szarych, barchanowych czasach w tej Polsce się nic nie działo. Owszem, istniały rekordy świata szybkości w różnych, przeróżnych kategoriach. Ale te rekordy należały wyłącznie do fabryk włoskich, francuskich, angielskich i niemieckich. I nikomu do łba nie przyszło, że może się pojawić kraj biedny, komunistyczny, za żelaznej kurtyny, który będzie chciał z tej wielkiej czwórki kogoś wypchnąć, bo innym się nie udawało. Początek był taki, że Sobiesław Zasada, wielka, wielka gwiazda tamtych czasów, na jakimś rajdzie stał na Pekacu za samochodem francuskim i na tym samochodzie na Simce była mała naklejka, że ten model to 20 lat temu pobił Mistrzostwo Świata. Sobie pomyślał, kurczę pieczone, takie byle jakie auto przede mną stoi, jak to jest? Trochę trwało, zanim on to zbadał, bo też nie wszyscy wiedzą, że internetu wtedy nie było i takiego słowa nie było. Tak, to troszeczkę dłużej trwało. Więc to troszkę trwało w książkach, wysyłanie listów, badanie we FIA, jak to w ogóle jest. I się okazało, że ten stary rekord to jest 120 na godzinę. Bardzo stary, bo nikomu się jakoś nie chciało akurat w tej pojemności tego rekordu pobijać. Więc sobie wymyślono, dlaczego nie. No to wniosek do FIA. Odpowiedź bardzo prosta, czy macie tor? Smutna odpowiedź. Toru za bardzo nie było. Żadnego toru wtedy nie było, prawda? No to znowu drapanie się po głowie, bo nie ma nic zastępczego. Lotniska też się do niczego nie nadawały, a były wojskowe i w ogóle nie do wzięcia. No to wymyślono, że niejaki Hitler zostawił kawałek autostrady pod Wrocławiem, nie bardzo ją skończył i ona w tej funkcji niby działa. No to uczone komisje pojechały to obejrzeć, ale to było dziurawe. No to trzeba było połatać. No to połatano. Ale w związku z tym, że autostrada była czynna, to wymyślono, że tylko jedna nitka będzie do rekordu, a druga dla społeczeństwa. Na jednej nitce się źle nawraca. Więc wymyślono nawroty przez 2 nitki. No to wtedy ormo, zomo i różne takie inne musiały stać milicjanty na końcu, że jak zobaczyły jadący samochód, to wybiegały na środek, zatrzymywały ruch na drugiej nitce, żeby auto szybciutko nawróciło przez trawę, przez 2 nitki i wracało. No też dobrze, nie było znowu takiej łączności jak dzisiaj. Ale znowu kraj komunistyczny i myślę, że w kraju, tak to nazwijmy, zachodnim, czy w zachodnich krajach, nie do pomyślenia byłoby chyba wykorzystanie autostrady w taki sposób. To jest sposób. Raz i w ogóle takie zorganizowanie tego wszystkiego. My się dzisiaj historycznie nabijamy z tamtych czasów. Niemniej paradoksalnie wszystko było 100 razy łatwiej załatwić. Struktura kraju komunistycznego powodowała, że jeśli jakaś władza powiedziała, że coś jest fajne i robimy, to już. Nie bacząc na koszty. Przypomnę, że na tej antenie mówiłem 2 lata temu, jak Włosi się uparli, współczesna fabryka w Turynie, żeby w rocznicę powtórzyć rekord świata i Fiata w Polsce. Na nieczynnej wtedy obwodnicy autostradowej Wrocławia była luka między skończeniem budowy a oddaniem dla społeczeństwa. Żadnych szans. 30 urzędów się wypowiedziało, że za trudne, że nie wiedzą jak, że się nie da, że niemożliwe. A 40 lat temu błyskawicznie zapadały decyzje, że jak jest dziurawa jezdnia, to trzeba załatać. No, jak przecież nie ma nawrotu, to trzeba zrobić. Ale przecież w dzisiejszych czasach no, wydawałoby się fantastyczny moment do powtórki takiego rekordu, prawda? Nawet taki PR-owy, tak to nazwijmy. Tak. Fantastyczna sprawa. Nie, to Włosi uznali, że przewożą to CNN i sto innych stacji telewizyjnych i robią dla Polski show. Oczy całego świata byłyby zwrócone na Polskę, a co ważniejsze, na Wrocław. I wszyscy mali urzędnicy we wszystkich polskich urzędach, tacy mali urzędnicy w randze referenta, się nie da.
Dotarłem do posłów, dotarłem do, właśnie, do ważnych ministrów. Urzędnicy? Zań też nie. Też nie. Na końcu był argument, że to jest rok wyborczy i może społeczeństwo źle to odbierze, że autostradę można by oddać 2 tygodnie wcześniej, a tu jacyś panicze jeżdżą. Smutne. Ale 40 lat temu dało się. Dało 40 się. Lat temu dało się. Mówiłeś, że oglądałeś te rzeczy. Jak z twojej perspektywy w tej Polsce, w tej Polsce, która no, nie rozkwitała wtedy, jak to wyglądało? No więc ten aspekt, nazwijmy to społeczno-socjologiczny, bo o tym, jaki silnik, jaka skrzynia biegów, to za chwilę. Ten aspekt społeczny był strasznie ważny. Przecież żyło się szaro. Jedzenie było byle jakie. Kontaktu z Zachodem nie było. Gdziekolwiek wyjechać trzeba było wizę. Więc takie wydarzenie, że cały świat pokazuje Polskę i to Polskę z polskim samochodem i z polskimi kierowcami. To nie, żeśmy sobie z Peweksu wzięli, jeżeli ktoś pamięta, co to był Peweks, jakąś Toyotę, jeździmy Toyotą. To był polski samochód z polskimi kierowcami na polskim dziurawym torze. W związku z tym dla Polaków, którzy stali dzień i noc przy tej autostradzie, nawet płotków nie było, żeby to ogrodzić, i bili brawo, było to wydarzenie ważne. Powiew kolorowego świata. I chyba też, tak mi się przynajmniej wydaje, że nawet inicjatorzy tego bicia rekordu, próby bicia rekordu, nie spodziewali się chyba, że będzie aż takie zainteresowanie. I ono narastało chyba w trakcie ono bicia rekordu. Ono narastało. Tego rekordu. Pierwsze 2 dni to wszyscy uważali, że to w ogóle nie ma szans. Potem Fiat się raz zepsuł. Trzeba to przypomnieć. Zepsuł się poważnie, bo się wypaliła dziura w tłoku. To jest radio przy Politechnice, więc słucha nas mnóstwo mądrych ludzi. Dziura w tłoku się wypaliła nie dlatego, że tłok był zły, bo socjalistyczny tłok był dobry, tylko z chytrości. Tak wyregulowano gaźnik, żeby mało paliło, żeby dłużej jeździć, żeby mniej tankować. Tylko mało kto pamięta, a tamci prości mechanicy też, że paliwo wcale nie służy tylko do tego, żeby samochód jechał, tylko ciepło parowanie benzyny jest takie, żeby również chłodzić silnik od środka. Więc jak przeszachrowali z benzyną, to wzrosła temperatura. To auto było, że tak powiem, niegaszone 2 tygodnie, jechało non-stop z pedałem do podłogi. W tamtych czasach, przy tamtych materiałach, tamtych łożyskach, tamtych korbowodach, to było wydarzenie. Dzisiaj jazda 2-tygodniowa pewnie nie byłaby sensacją. Chociaż kto wie, prawda? Właśnie. To nigdy właśnie, nie wiadomo. Właśnie, właśnie. Nigdy nie wiadomo, bo niektóre rekordy. I tak trzeba przyznać, bo Sobiesław Zasada mi to już opowiadał wielokrotnie, raz w 4 oczy, raz bardziej publicznie, że niby było 7, potem 8, a dlaczego 8? Bo tych 7 czasami było niegrzecznych. Oni za bardzo trzymali pedał do podłogi. Tam był taki element na samym początku, ale oczywiście, próbowałem już pytać i sobie słowa zasady, próbowałem pytać i Roberta Muchę, którzy to byli kierowcy, oni prawda? Oni nie chcą teraz powiedzieć. Nie chcą tego powiedzieć. Powiedzieć, mnóstwo że to jest badaczy pisma spróbuje znaleźć stare protokoły, kto ile okrążeń jechał i też ciężko dotrzeć. To się wydarzyło na początku, że słyszałem o te nawroty. Że ktoś byli jeździł, niegrzeczni, prawda? Ktoś jeździł bokami na nawrotach, tak. a bokami jeżeli się jeżeli to jest rekord na trwałość, to nie ma żadnych wygłupów, prawda? I nie do podłogi, tylko specjalnie się uczono jak milimetr mniej. I nie wszyscy to przestrzegali, chociaż żadna sztuka, bo wtedy nie było takiej łączności. Ale na okrążeniu stoperem zwykłym rosyjskim można złapać, czy trzymał pedał do podłogi, czy nie. Prawda? No to, dokładnie. Ktoś tak na nawrocie jeździ... też mógł stać, mógł oczywiście, później zaraportować. Tak, prawda? Może to wolniejszym czasie, ale wszystko jak się było umawiamy, że zrobienia. Jeździmy powyżej 20 minut okrążenia, ktoś jechał 19,5, to znaczy, że męczył samochód. Czyli dla sprawy działał niedobrze. Bo tam nie ma pomiaru okrążeń i rekordów okrążeń. Miało być 25 tysięcy kilometrów, 25 tysięcy mil, które też wynikło później. Wpierw nikt nie zakładał, że to się przedłuży. Na pierwszym odcinku auto się zepsuło przez ten wypalony tłok. Nie wolno było korzystać z zewnętrznego serwisu. Ten tłok trzeba było mieć w bagażniku i mieli. Na gorącym silniku Andrzej Aromiński to zmienił, bo też uczestnik mógł tak naprawdę ingerować w pełni. No i całe szczęście, że był doskonałym kierowcą, tak, i prześwietnym dobrym mechanikiem. W związku z tym on poniżej mówił się godziny... Mówił najlepszym mechanikiem, jeżeli chodzi no o no i Warysella nieżyjący. Dokładnie. Oni dwaj nie byli szybkimi kierowcami. Oni byli w tym ekipie po to, żeby ten 12 godzin, ten 12 godzin siedział na trasie po prostu, żeby się jakaś głupota zdarzyła, żeby podjąć mądrą decyzję. Więc w te 40 parę minut wymiana tłoka w gorącym silniku... Łatwo nie jest. To do dzisiejszych czasów, chciałbym widzieć taki serwis w obecnych czasach, w ogóle by to uznano za wariactwo. Potem się już nie psuło nic. Więc ten rekord ładnie narastał. I pamiętajmy, że na tamtych samochodach, na tamtych oponach, na tej dziurawej autostradzie uzyskanie przez 2 tygodnie szybkości przeciętnej 140 z tymi byle jakimi przesiadkami, z byle jakim tankowaniem, z byle jakiej bańki i tak dalej, jest naprawdę wynikiem wielkim.
Dokładnie tak, 40 lat temu. 40 lat temu. 40 lat temu, to duże wydarzenie. Zapytam się ciebie tak, pytałem o to również kierowców, którzy uczestniczyli w biciu tego rekordu, zresztą z sukcesem oczywiście. Pytałem się ich o taki aspekt, czy o ryzyko tego, gdyby się to nie powiodło. Bo takie ryzyko istniało i to ryzyko myślę było całkiem spore. Wiele osób myślało, że to jest szaleństwo w ogóle podejmować próbę bicia rekordu, ponieważ ktoś by mógł powiedzieć, okej, dlaczego tak się stało, kto jest winny, chociażby. Jak ty ze swojej strony, obserwatora i z perspektywy tych lat widzisz, jakie mogły być, nie wiem, konsekwencje tego, gdyby ta próba się nie powiodła? Tak zwane konsekwencje polityczne, tak to dzisiaj by trzeba nazwać. Pewnie poleciałyby głowy. Niemniej Sobiesław Zasada bardzo sprytnie dobrał skład. Jego takim moralnym zastępcą był syn premiera. Więc to było wszystko dobrze dobrane, że gdyby coś się działo, to będzie bardzo wiarygodny świadek w postaci syna premiera. Że przecież wszyscy się starali, działali dobrze i w ogóle. Nie przypomnieliśmy jeszcze w ogóle składu pełnego. Więc jeszcze raz powiedzmy, Sobiesław Zasada szef, Andrzej Jaroszewicz taki wiceszef, potem Robert Mucha, bardzo szybki kierowca. Ja nie mam tej wiedzy, ale podejrzewam, czy to właśnie on nie był tym, który jeździ za szybko. A ja się jego pytałem i on bardzo unika tej odpowiedzi. Powiedział, że to jest kuchnia i mówi, tak, to nieważne, tak. Między sobą, uśmiecham się. Przez długi okres w Polsce był szybszy od Zasady. To był wielki kierowca światowej klasy, tylko z tego biednego kraju no ciężko się było wybić. Niemniej jego wyniki w Monte Carlo w tamtych czasach Były wspaniałe, to prawda. Jego wyniki nie tylko przypomnimy Fiatem 125P, ale też Syreną chociażby. Tak. Niesamowicie szybki kierowca. Potem Jerzy Dobrzański, częściowo pilot Zasady i kumpel Zasady, w związku z tym dobrze do składu dobrany. Ryszard Nowicki, kolejna osoba z Krakowa, już trzecia. Andrzej Romiński, bo mechanik. Marek Warisella, szybki, ale również mechanik. I potem, jak już troszkę brakowało ludzi na podmianki, doszedł Franciszek Postawka. Marek Warisella i Franciszek Postawka nie żyją, pozostali są w miarę w dobrym zdrowiu, pomimo 80 na karku i będą tutaj w czerwcu. Będą w czerwcu, 22 czerwca, w Kobierzycach dokładnie. W Kobierzycach i na autostradzie. To są tak jakby dwie imprezy i tak to trzeba wspomnieć, bo widzowie chcą przyjechać z całej Polski. Rzecz się wydarzyła na autostradzie. I linia start-meta, namiot serwisowy, wszystko było przy kątach wrocławskich. Więc w tym miejscu powstaje największy w Europie kamienny pomnik polskiego Fiata. On jest w zasadzie gotowy, ja go widziałem. Jest tajny, ale ja go widziałem. Oficjalne odsłonięcie oczywiście tak. 22 czerwca. Jaki straszny tonem. To znaczy jest specjalny dźwig potrzebny, tak. Bo się okazuje, że właściwie granitu jest taki, spory, że będzie to najcięższy, nie dość, że Fiat, nie dość, że samochód na świecie, to cięższy na przykład od pancernych aut Stalina czy Hitlera. No proszę. Prawda? Jeżdżących wtedy na kołach. Czy ta autostrada wytrzyma. Tam będzie odsłonięcie tego pomnika i historycznego napisu. Bo w tamtych czasach były dwa napisy na świecie. Słynny w Hollywood, widzimy go na każdej widokówce, i drugi w Polsce. Na autostradzie powstał w trakcie rekordu. Też decyzją polityczną w jedną noc trzeba było zrobić. I dało się. I się dało. Zrobiono ogromny napis, rekord Fiata, który oczywiście był z byle jakiej blachy i szybko lokalni ludzie spożytkowali go na złom i go nie ma. Niemniej wygląda na to, że napis powstanie z nowoczesnych materiałów, chociaż identycznych jak wtedy, takich, żeby przetrwał 100 lat, bo pamiątka jest wielka. To ważne sprawy i tak samo jak ludzie zaangażowani w tworzenie, czy to napisu, czy to w tworzenie tego pomnika niesamowitego. Któż, no więc właśnie, robi to pan Bogusław Solima, a trzeba by zacząć od początku. Cały pomysł tego wariactwa obecnego, tej rocznicy, powstał w głowie, tu na Politechnice, młodych ludzi, których nie było na świecie wtedy. To nie jest tak, że to ich emocje grają. To tylko ich rodzice tam stali w tym błocie. I ci młodzi ludzie przez długo za nic nie mogli znaleźć wsparcia. Wszyscy uważali, że to wariactwo. I teraz dopiero ruszyło. Jest bardzo fajnie. Więc dwaj liderzy, Marek Prokopowicz i Marcin Wrzesiński, biegają już w tej chwili po 10 godzin dziennie, bo zrobiła się z tego wielka, wielka impreza. Wygląda na to, że z poważnym udziałem paru ministrów, z bardzo wielką uroczystością na autostradzie, gdzie to wszystko wymaga przygotowania, 100 wizyt, zawiezienia, przywiezienia. I potem impreza przenosi się do Kobierzyc, bliziutko, kolumną oczywiście i rekordowy Fiat. Nie repliki, które już w Polsce są, które pojadą z tyłu, ale główny, oryginalny Fiat przyjeżdża z Warszawy i on pojedzie jako pierwszy. Chce namówić sobie słowa zasadę, żeby tą Fiatem pojechał.
Może się zatrzyma po drodze, ktoś się przesiądzie, to jeszcze pomyślimy, jak to zrobić. Udało się namówić Roberta Muchę i Franciszka Romińskiego, żeby w prologu Rajdu Świdnickiego pojechali takim Fiatem Repliką. I jechali, i przejechali. Cudownie, prawda? Brawa dostali, bo warto do tej historii wracać. Więc wszystko jedzie potem do Kobierzyc, gdzie dzięki cudownej postawie i starosty wrocławskiego Andrzeja Szawana i wójta Kobierzyc Ryszarda Pacholika, no szykuje się wielka, wielka impreza motoryzacyjna na ogromnym obszarze, na wiele godzin, z ogromną wystawą, z konferencją prasową, z opowieściami tych bohaterów i nagle od paru dni z bardzo ciekawym nowym elementem, prawdopodobnie z rekordem Guinnessa. Mianowicie, Kobierzyce są za małe, żeby jechać na 25 tysięcy kilometrów. I nie ma tyle czasu. I nie ma tyle czasu, prawda? Ale się okazuje, że jest kupę wolnych rekordów. Na przykład takich, ilu kierowców jest w stanie skorzystać z jednego samochodu w ciągu godziny. Czyli chcemy przebić ten numer 8 osób, tak, prawda? Tak, więc to będzie maciupeńki tor, prawda? Gdzie zabawa będzie polegała, że będzie stała długa kolejka chętnych, którzy wsiadają, przejeżdżają 10 metrów i wysiadają. I następny ktoś wsiada, wysiada. I wygląda na to, że jest to realne. Oczywiście jest potrzebny sponsor, ale być może go mamy na wpisowe i różne papierowe rzeczy. Jest potrzebne sędziowanie, no ale tutaj okoliczne kluby już się zbiegły i bardzo chętnie pomogą, bo wtedy, jak się ma sędziów, nazwijmy to państwowych, urzędowych z naszego kraju, nie trzeba ciągnąć sędziego z Komitetu Guinnessa, prawda? A to by była straszna pozycja. Bo jeszcze raz powtarzam, całe obchody i cały pomysł to jest pomysł młodych ludzi, częściowo zorganizowanych w Otwartym Muzeum Techniki tu we Wrocławiu, gdzie nie ma złotówki budżetu. No bo jak się zebrali na ławce, że tak powiem, czy na słynnym statku, który dzisiaj ma kłopoty zresztą od rana straszne. Otwarte Muzeum Techniki we Wrocławiu mieści się tu 100 metrów od nas, gdzie rozmawiamy, na cudownym, parowym statku nadbor. Władzy ten statek się nie podoba. Za nic na świecie. Rzekomo jest stary i brzydki i w ogóle... To smutne, że w XXI wieku ktoś używa takich argumentów. Ostatni raz użyto go 5 tysięcy lat temu, jak podpalano Bibliotekę Aleksandryjską, prawda? Teraz w Europie się okazuje, że też są władze, którym się coś nie podoba, bo jest stare. No niestety. No statek ma kłopot. Pojutrze czy jutro noc muzeum, więc może dotrwa, bo on jest w randze muzeum. I tam ta idea powstała, tam jest biuro. I wygląda na to, że ci młodzi ludzie dopną swego, obchody się odbędą. Ze sporym żyjący wsparciem. Kierowcy przyjadą. Dokładnie. I tych gwiazd będzie dołączył się wielu. PZMOT, który już teraz pomaga. Jak już zrobiono 3/4, to faktycznie, ale to super. Nie mówię tego w negatywnym sensie, prawda? Wiele instytucji uwierzyło, że może się da, chociaż kłopot jest ciągle wielki. Jakby tak się zdarzył sponsor, który chciałby dołożyć cegiełkę do pomnika, bo tam są koszty. Byłby podpisany pod pomnikiem. Ten pomnik przetrwa wiele lat. Oj, przetrwa. To przetrwa. Mówi się o 1000 lat co najmniej, prawda? Więc zostawienie swojego napisu pod tym pomnikiem byłoby miłe. Czy udział w tym rekordzie Guinnessa, gdzie też jest mnóstwo kosztów, trzeba wynająć przeróżne firmy, przywieźć płotki, tośmo, tamto, wamto. Nie da się wszystkiego zrobić całkiem za darmo. No mówię, cudownie ludzie pomagają, ale gdyby się ktoś znalazł, kto gotówką lub nie gotówką, da 2 busy i 4 mechaników, prawda? Chociażby ten wielki napis przy autostradzie, jeżeli powstanie, to trzeba po 10 ludzi z drabinami, żeby go po prostu poskręcać, tak? I garść śrub. I klucz 13 na przykład, no. I śmiejemy się, ale to są proste rzeczy, które trzeba wykonać. Dokładnie. I wtedy to 40-lecie, ten jubileusz, no, będzie miało prawo i myślę, że możemy być o tym przekonani, że wspaniałą prawę będzie miał. Tak jak mówisz, zawodnicy, którzy uczestniczyli w biciu tego rekordu z sukcesem, wielkie nazwiska, współcześni zawodnicy, mam nadzieję, że też przybędą. Też interesują się, chcą przyjechać. Władze Polskiego Związku Motorowego, ministrowie i tak dalej, tak dalej. To będzie duża impreza. Także, że takich nazwę fiaciarze, czyli ludzie, którzy mają Fiaty 125P. Bo już powiedzmy setka zbieraczy dużych Fiatów z całej Polski bardzo się interesuje. Informacje codziennie są oczywiście w internecie. Rekordfiata.org, bardzo prosta strona, proszę wszystkich, żeby sobie spojrzeli. I zapraszamy, bo warto przyjechać, zwłaszcza dużym Fiatem. A wiesz, jakie jest ryzyko tych obchodów jubileuszu 40-lecia? Nie wiem. Że po nim bardzo wzrosną ceny dużego Fiata 125. One już wzrosły. Fala, kiedy duże Fiaty były po 500 zł. Już minęły. I osobna rubryka, zatankowane po 700, minęły. Minęły bardzo. Poza tymi władzami, które nie lubią historycznego statku na Odrze, ludzie wracają do swoich korzeni, wracają do wspomnień, wracają do samochodów, którymi ojciec jeździł,
czy dziadek, prawda, czy taki był na podwórku. W związku z tym epoka syren, przecież był moment w Polsce, kiedy syreny były po 100 zł, tak jak w Niemczech, trabanty za jedną markę. Nie ma trabantów za jedną markę. Nie ma Fiatów. Nie ma Fiatów po 100 zł. Nie ma. I te to znaczy, jak ktoś bardzo szuka i wie gdzie, to niech kupi można. Natychmiast i niech zachowa dla siebie. Bo ciągle bywa tak, że może nie w internecie, tylko właśnie na wsi. Argumentem jest, że dziadka już boli noga i już nie jeździ. Nie podbił dowodu rejestracyjnego. I jest wojna o garaż. To jest powodem, że wnuczek teraz sobie kupi używanego Golfa i mówi: dziadek, za przeproszeniem, spieprzaj z garażu. I tak nie jeździsz. A jeszcze dodam jeden argument. Argument historyczny i taki powiedziałbym sentymentalny. Bo ktoś się tym samochodem zajmie dobrze. Tak. I to też jest ważne. I to też jest ważne. To też jest ważne. Julianie, mamy dosłownie 5 minut o porozmawianiu o współczesnej sytuacji, to co się dzieje obecnie w rajdach samochodowych. Rajd Świdnicki, wspaniała walka, Kajetanowicz Uchała. Tak. Tak mała różnica, nie pamiętam, nie wiem, czy była tak mała różnica niż w Mistrzostwach Polski. 1,6 sekundy. Tak. Niesamowita sprawa, walka do ostatniego odcinka specjalnego. Ciekawy rajd, interesujący rajd, dużo się działo. Zaskoczenie jakieś? Zaskoczenie, znaczy dwa zaskoczenia. Po pierwsze, że w tych całych emocjach dużego Fiata ciągle nie możemy złożyć klasy dużego Fiata historycznego w rajdach. W RSMP nie ma takiej klasy. W każdym kraju, najsłynniejszy samochód tego kraju sprzed 40 lat jeździ w normalnych rajdach jako osobna klasa. Ilu młodych ludzi siedzi w domu i płacze, że nie ma 200 tysięcy na wystartowanie w normalnych rajdach. To znajdź 5 tysięcy. Czechy, Węgry, kup Niemcy, dużego Fiata, namów 5 kumpli i zacznijcie jeździć porządnie w RSMP, z porządnymi sędziami, z telewizją, dużym Fiatem. Cudowna zabawa, tylny napęd, jeden z nielicznych samochodów na świecie ze skrętną tylnią osią, jeździ się tym bajecznie. Za dużo, dużo mniejsze pieniądze. A wracając do twojego pytania. Faktycznie wydawało się, i nam obu tu w tym studiu też, 3 lata temu, jak z zespołu Subaru zniknął Kajetanowicz, a pojawił się tam Huchała, świat oniemiał, że raczej oceniano, że jest to zły krok. I przez 3 lata wyglądało na to, że to ci wątpiący mają rację. Ale Wojtek Huchała przepracował tą zimę. Zmienił samochód. No i się okazało, że Elmot był bajeczny pod tym względem. Jechali jak równy z równym. Przez 2 dni końca. Było 2 sekundy w tą, 2 sekundy w tamtą. Do samego końca walczyli. Do samego końca. I co jest piękne, myślę, do ostatniego odcinka specjalnego, gdzie zazwyczaj dzieje się tak, że jeden albo drugi kierowca odpuszcza. Chyba wiedzieliśmy, że Kajetan nie odpuści. Ale myślałem, że Wojtek odpuści. Ale właśnie chcę pochwalić Wojtka za to, że nie odpuścił oraz paradoksalnie za to, że odpuścił. Tysiące młodych ludzi w jego wieku, w takiej sytuacji, a mamy w Polsce też znane nazwiska z Krakowa, które w życiu nie odpuściały i rozbijały auta. To nie jedno, nie dwa, i to nie, nie jedno, pięć. Nie dwa, tylko tych aut było parę. I parę razy szyja w gipsie. Brawo dla Wojtka, że w tak napiętej sytuacji, w tak krytycznej nerwowo, emocjonalnie, po prostu nie wydupił. To wskazuje i zajął rozsądne drugie miejsce, bo mógł się spiąć nieprzytomnie i próbować te 2 sekundy jeszcze wyszarpać. I nie popełniał błędów. Ale to, że zajął bajeczne drugie miejsce tak blisko mistrza, świadczy o jego rozumie i dojrzałości. Inny kierowca z Krakowa nawet dzisiaj jedzie w Mistrzostwach Europy, a ostatnie pół roku ciężko mu było zajmować drugie miejsca i parę aut delikatnie zdefasonował, prawda? Ale myślę, że teraz rajd Korsyki niezwykle trudny, jest tak. Liderem. Jest liderem, liderem. Brawo. Oby nie wpadł na ten pomysł co niedawno, bycia liderem o 3-4-5 minut. Sztuka jest być liderem o 15 sekund, bo to świadczy o dojrzałości. Prawda? Myślę, że tego Robertowi jeden życzymy. Kierowca w dziejach wszechczasów LEP czasami mógł być czy jeszcze 2 minuty dalej z przodu. Niekoniecznie. Nie musiał. Czy Dakar wskazuje na to? Prawda? Jaką sztuką jest jechać wolniej niż potrafię? A Sebastian LEP wybiera się na Dakar i to może być... No mówi, że tak. To może być coś. Natomiast moje ciekawe telefony dzisiaj z przedpołudnia... No, wskazują, że kadra dakarowa nam się bardzo przekształca. Wygląda, że Jacek Czachor i Marek Dąbrowski kategorycznie porzucili motocykle i kategorycznie jadą na Dakar w samochodzie. Wygląda, że wspólnym. Bardzo śmiesznie, dwóch motocyklistów. Wygląda na to, w sumie że to... 4 kółka razem. Tak, tak. Suma akurat tak. Się zgadza. No i Tomek Golob wygląda od tygodnia, że traktuje sprawę też bardzo poważnie
W związku z tym, że wreszcie mamy drużynę, wreszcie ci ludzie się odzywają do siebie, przez 20 lat było słabo, wreszcie Rafał Sonik tym rządzi i trzyma to krótko i mają tak jakby wszyscy kierownika i trenera, jak dojdą takie nazwiska, to dobrze dla sportu samochodowego w Polsce. I różne zespoły, i różne zmiany sponsorów również, jeżeli o to chodzi. Zmiany sponsorów również, tak. Tak to było. I Krzysztof Łowczyc, który bardzo dobrze sobie radzi w Mistrzostwach Świata. Oczywiście każdego Polaka powinno martwić, że tak wielki kraj jak Polska nie potrafi pomóc Krzysztofowi Hołowczycowi. Tylko on sobie dzwoni do Ameryki czy do Niemiec i w sekundę ma odpowiedź. Tak, z twoim nazwiskiem bierzemy cię natychmiast. Nie musisz mieć pieniędzy. Jak widziałem w ostatnim wywiadzie, mówi, że no te wyniki, które zyskuje teraz, pozwalają mu na kontynuację tego programu. I to jest też takie zabezpieczenie przed Dakarem, bo wiadomo, że o tym rajdzie marzy. Ostatnie pytanie, dosłownie mamy 2 minuty na zakończenie. Rajd Polski też się zbliża, ciekawa impreza, tam będzie i Hołowczyc, i Kubica, i Kajetanowicz, i Huchała. I wielu podejrzewam innych europejskich, świetnych zawodników. Kto może wygrać ten rajd? Oj, trudne pytanie. Jakby nie Elmot, to bym powiedział, że ktoś ze starszych. Elmot pokazał, że i Kajetan, i Wojtek Huchała potrafią panować nad emocjami. W związku z tym wszyscy z tych, którzy wymienili, łącznie z Hołowczycem, który jest ciągle szybki, doświadczony i właśnie spokojny. Jeżeli coś się będzie działo i ktoś go nagle wyprzedzi, to on nie palnie w drzewo za 10 sekund. On będzie wiedział, co zrobić. Tylko będzie wiedział, co zrobić. W związku z tym będzie piękny rajd. Szkoda może, że wbrew wytycznym wszelkim FIA, nie w terenie górskim. Ciągle FIA nalega, żeby kraje przynosiły rajdy w tereny górskie, bo drogi są bardziej kręte. No ale tu, gdzie siedzimy w studiu na Dolnym Śląsku... Szutrów nie ma. Co? Ale trudno jest je znaleźć. Ostatnie pytanie, dosłownie 20 sekund mamy, Julenie. A rajd Wisły? Huchała, Kajetanowicz, Huchała, czy ten trzeci? Ktoś trzeci? Chyba oni dwaj. Chociaż może Tomek Kuchar się włączy. Ale dobrze, ten rajd wraca przede wszystkim. Bardzo dobrze. Fajny rajd. Bardzo dobrze. Bardzo. Rajd. Moi drodzy, kończymy dzisiejszą audycję. Naszymi gośćmi byli Szymon Korniński telefonicznie, a tutaj w studiu Julian Obrocki. Julianie, bardzo ci dziękuję. Dziękuję za i żegnam wszystkich. Obecność i zapraszamy 22 czerwca 2013 oczywiście roku do Kobierzyc i także na autostradę. I do Wrocławia, bo to tak jakby tu się dzieje, tak. Będzie się działo. 40-lecie, jubileusz 40-lecia, bicie rekordu przez polskiego Fiata 125P. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już za tydzień w odcinku specjalnym w akademickim.